Andrzej, naprawdę? Co to? Widziałeś kiedyś w gorącej beczce? Tam, widziałeś? Alonka, coś ty zrobiła? Dobra, wychodzić z rękami do góry. Muszę szybko, jak widzieć? O, hej ludziska, witajcie w nowym roku. Mam dla was nowy odcinek, który nagraliśmy już w grudniu, ale nie bardzo mieliśmy czas go zmontować. Wiecie, praca, święta i te sprawy. Zostawcie duży łapek w górę i oglądajcie do końca, bo tam będzie najwięcej akcji. Hej! Telewizor wolny? Nie macie pojęcia, jak trudno dostać się do telewizora w tym domu? Czas na popcorn! Nareszcie! Nie no, w tym momencie... Dzień dobry, zamawiał pan świeże jaja? Nie, zdecydowanie nie zamawiałem świeżych jaj. Do widzenia! Nie chce pan świeżych jaj? Nie, na pewno nie chcę świeżych jaj. Dziękuję, do widzenia! Nie no, bez jaj. Tak jak mówiłem, nie chcę żadnych jaj. A ziemniaki? Nie, ziemniaków też nie. Do widzenia! Proszę tu więcej nie dzwonić. Ja mogę po prostu obejrzeć telewizję. Halo? Dzień dobry, dzwonię z firmy ubezpieczeniowej. Ma pan czas? Nie, nie mam. To akurat dobrze się składa. Czy często tłuką się panu jaja? Czy co, proszę? Wie pan, badania wykazują, że przeciętny Polak tłucze sobie 2 jaja w tygodniu. Dlatego dzwonię z propozycją ubezpieczenia kurzych jaj. Nie, nie jestem zainteresowany. Do widzenia. Czego ci ludzie nie wymyślą? Nie, nie chcę żadnych jaj, ubezpieczenia do jaj, ziemniaków, ani nawet biletów na Marsa. Chcę świętego spokoju. Hej Andrzej, wszystko w porządku? Cześć siostra, co tam? Słuchaj bro, słyszałam, że masz dzisiaj wolne. Mam do ciebie wielką prośbę. No, co tam? Pamiętasz, opowiadałam ci, że przyjeżdża do mnie koleżanka do Anglii. Aha. No i utknęła tutaj. Idą straszne mrozy. Mógłbyś włączyć ogrzewanie w jej domu, please? Spoko, spoko siostra, wszystkim się zajmę, a teraz muszę kończyć, pa. Aha, tylko pamiętaj, nic tam nie ruszaj, bo jej mąż tego nie lubi. Tak w ogóle to jest policjantem. Wiem, wiem, za godzinkę się tym zajmę, a teraz cześć! Najpierw mój film. Zatrzymajcie! Nie robi się do czego! Szybko! Daj pilota! Szybko mam włączać! Już. Uff, już się bałam, że nie zdążymy. Mężu, wszystko w porządku? Andrzej, uspokój się, co ci się stało? Chciałem tylko zobaczyć film, ale skoro to niemożliwe, to jadę w góry i jak wrócę za 4 godziny, telewizor ma być tylko dla mnie. Zaraz, powiedziałeś, że gdzie idziesz? Właśnie, o co chodzi z tymi górami? No dobra, więc tak. Koleżanka cioci Ady pojechała do niej do Anglii i teraz nie może wrócić, bo zrobili lockdown. A zbliżają się mrozy, więc poprosiła mnie, żebym zagrzał w jej domu, bo boję się, że rury jej zamarzną. Gdzie właściwie jest ten dom, kochanie? No w górach, nieważne, muszę już jechać. Dzieciaczki, zbierajcie się, jedziemy w góry! Nie, czekajcie. Nie ma mowy, to jest 2 godziny drogi stąd. Włączę tam ogrzewanie i zaraz wracam. Co to nie, nie będziemy się tutaj kisić. Jedziemy z tobą. Będzie jakaś rozrywka, chodź. No dobra, ale słuchajcie, macie zakaz wchodzenia do tego domu. Jak wrócimy, telewizor jest mój, okej? Okay? Dobra. Chciałem mieć chwilę spokoju. Ale pięknie, całe wieki nie byłam zimą w górach. Te widoki, no bajka! Ale się cieszę, że zabraliśmy się z tobą. Kochanie, możesz tyle nie gadać. Chcę w ciszy podziwiać widoki. Jakiś czas później. Dobra rodzinka, dojechaliśmy. Słuchajcie, siedźcie tutaj i nigdzie nie wychodźcie. Ja idę włączyć ogrzewanie i zaraz wracam. Włączę to ogrzewanie.
Tu nic nie ma. Co to? Ktoś tu jest? Włamywacz? Żonka, co tu robisz? Miałaś siedzieć w aucie? Nie, wróciłam tylko do toalety. Ale tak w ogóle piękny dom. Czym zajmuje się koleżanka twojej siostry? Wiesz co, nie wiem, jest chyba prawnikiem. Dobra, idź do tej ubikacji i zaraz wracaj. Tylko nic tam nie zepsuj, jej mąż jest policjantem i ma fioła na punkcie porządku. Nie znosi, gdy dotyka się jego rzeczy, okej? Okay? Spokojnie, zaraz wracam. Wyluzuj. Dobra, jak włączyć to ogrzewanie? To co? Chyba jednak ktoś tu jest. Nikogo nie ma. Halo, jest tu kto? Hej, tata! Wiktor, jak tyś tu znalazłeś? Przecież miałeś siedzieć w aucie. Aucie było mi zimno. Przynajmniej twoja siostra grzecznie siedzi w samochodzie. Cześć, tato, i znalazłam tajną bazę. Jest ekstra. Co? To nie jest tajna baza, to jest miejsce dla ich psa. I pana poduchy! To przestań, wszystko tu poniszczysz! Ten dom należy do policjanta, który ma ze 2 metry wzrostu, nie możemy tu nic poniszczyć! To chyba mama! Żonka, coś stało! Co ci jest? Tam, widziałeś? Brak mi tchu. Czekaj, nalejcie coś do picia. Sara? Kochanie, wszystko w porządku? Tata, to jest sauna i jacuzzi! Wow. Zaraz też padnę z wrażenia. Nie! Okej, okay, wszystko fajnie, ale to nie jest nasz dom. Włączę ogrzewanie i wracamy do auta. Julia? Kiedy ty tu weszłaś? Dopiero co leżałaś na podłodze? To jest tak fajnie! Od rana jesteś taki zestresowany. Przydałoby ci się trochę relaksu. Znakuj do jacuzzi. A to co? Nie znam numer na WhatsAppie? Dzień dobry, czy to pan Andrzej? Dostałem ten numer od pana siostry i chciałem się upewnić, czy dotarł pan na miejsce. Chodzisz? Tak, to ja, dzień dobry. Okej, okay, tylko niech pan nic tam nie rusza, bo pan tego pożałuje, dobra? Tak, tak, oczywiście. No i niech pan czasem nie wchodzi do sauny, bo coś się z drzwiami zepsuło i można się zatrzasnąć. Jeszcze byś pan udusił. Moja teściowa utknęła tam miesiąc temu. Panie, świeć nad jej duszą. Oczywiście, nie śmiałbym wejść do pana sauny. Wie pan co, muszę już kończyć. Są straszne korki na drodze, a chciałbym wrócić do domu na kolację. Do widzenia! Halo, Żonka! Coś ty zrobiła! Czekaj! Muszę czymś wybić tą szybę. Tam weszła. Mężuś, te drzwi otwierają się na zewnątrz. Chodź do środka, jest bardzo przyjemnie. Nie, no nie wytrzymam z wami, mam tego dosyć. Za 10 minut macie być wszyscy w samochodzie i proszę tu posprzątać. Ja idę włączyć to ogrzewanie i widzimy się na zewnątrz. Ten stres mnie zabije. Dobrze, Saruś, chodź, chyba przebiłyśmy. Chodźcie, zanim tata zupełnie straci cierpliwość. Szkoda, że nie możemy tu zostać chociaż na jedną noc. No wiem. No już no nie wygłupia się, wpuść nas. Nie ma go, gdzie on się podział? Andrzej, naprawdę? Kochanie, chyba miałeś czekać na nas w samochodzie. Ojej, musiałem się zrelaksować. Siedziałeś kiedyś w gorącej beczce? No właśnie nie. Dobra, daj mi 5 minut, zaraz do was przyjdę. Słuchaj, może zostaniemy tutaj na jedną noc? Przecież właściciele i tak siedzą w Anglii, o niczym się nie dowiedzą. No dobra, ale tylko jedna noc. Super, to ja pójdę zagrzać się w saunie. Ale zrelaksowała mnie ta kąpiel w beczce, to był sztosik. Jak fajnie by było mieć taki dom w górach jak koleżanka twojej siostry. Te widoki są niesamowite.
Czujesz, jak fajnie by to było spędzić święta i Sylwestra? No, to by była bajka. A co to za facet przyleciał tu helikopterem? To ten facet. Halo? Halo, dzień dobry, jest pan jeszcze u mnie? Nie, nie, ja już jestem w domu. Przepraszam, że pana fatygowałem, zupełnie niepotrzebnie. Spotkałem na lotnisku kolegę milionera i podwiózł mnie swoim prywatnym helikopterem. A no widzi pan, mam taki problem. Jestem już na mojej posesji. Ale jak to, jest pan w Polsce? Tak, tak. I zastanawiam się, czy na pewno dobrze zamknął pan bramę? Bramę na pewno dobrze zamknąłem. Bo widzi pan, tutaj jakiś samochód stoi na moim podjeździe. To na pewno nie pana. Nie, nie, to na pewno nie mój samochód. To znaczy, że w moim domu są włamywacze. Nie wiedzą, na kogo trafili. Jestem mistrzem sztuk walki. Dziękuję panu, do widzenia. Ludzie, skąd tu jest? Zbieramy się stąd, wychodzimy tylnym wyjściem. Dzieciaczki, chodźcie szybko na dół! Musimy lecieć! Dobra, wychodzić z rękami do góry, póki mówię po dobroci. Nawet nie wiedzą, że kiedyś byłem w komandosach. Jaki on jest ogromny! Proszę, proszę, wszystko jak widzieć! Gdzie jesteście, cwaniaki? Pokażcie się! Tam jesteście! Mam was! Dobra, chyba się udało, uciekamy! Jeszcze was dopadnę! To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapki w górę i subki i do zobaczenia w kolejnym odcinku, o ile nas nie dopadnie ten koleś. Pa! Ale tak w ogóle jestem bardzo miły chłopak i nie mam z tym problemu, że ktoś jadł z mojego talerzyka, pił z mojego kubeczka, siedział na moim łóżeczku. No, to tak.